Nie, ktoś to filmuje? Tak. Filmujecie zamówców? To filmujcie. Nie, to jest grupa rekonstrukcyjna z 81 roku w niebieskich strojach. Chcą nam przypomnieć, jak było, jak kiedy nas napieprzali zamowcy. Zresztą bardzo mi przypominacie nazwę, ja tu nie zgadzam. Policja to jest ta jednostka, która mnie chroni przed państwem i złodziejami. A ci, którzy na mnie nastają, to są złomowcy, panie wojsku. Bardzo mi pan przypomina zamowców. Na tych dłoniach są jeszcze blizny po odrzucanych im w 81 roku gazach łzawiących, a tu czuję pał. Bardzo mi przypominacie, oni też młodzi byli, też byli bijącym sercem partii rządzącej. Bardzo mi przypominacie i tymi metodami właśnie działali też. A właśnie, że tak, artykuł... Ja to proszę pana, nie. Artykuł 15, legitymowanie prewencyjne. Prewencyjne jest prewencją przed czym? Przed czym prewencyjnie chcecie go wylegitymować? Bo o tym mówi artykuł 15. Co on robi takiego, że trzeba prewencyjnie, czyli zapobiegawczo go wylegitymować? Gwałci kogoś, sprzedaje lewą marychę, policjanta wciąż robi. Co zrobił? No. Zgromadzenie jest nielegalne, bo ja też biorę udział, ja się przyznaję, biorę udział w zgromadzeniu, ono jest nielegalne? Zgromadzenie jest zabronione. Na jakiej podstawie? Rady Ministrów. A to może sobie pan Andrzeja to rozporządzi. Ja jestem na zgromadzeniu, ja prowadzę się na spacer. Ono jest niezgodne z konstytucją i wczoraj sąd apelacyjny w Warszawie uchylił to zarządzenie i zgodził się na protest, który wasi kumple z Warszawy właśnie publikują. Żebyśmy to dobrze rozumieli. Zgromadzenie tego rodzaju nie podlega pod COVID. Okay. Nie podlega, podlega. A to? Dobrze, to jeżeli panowie tak używacie, że nie podlega pod COVID, to nas proszę aresztować, zrobić nam sprawę sądową. Mam już dwa uniewinnienia za... Teraz może ja też powiem. Prawo, na które pan się powołuje, nie jest prawem. Jest bezprawnym prawem, dla które dla was jest wystarczające za kasę, którą rozumiem. A ja tego prawa nie uznaję. Proszę pokazać. A ja na pewno panu nie rozumiem. Szkoda, że nie miałem... Od razu pała i co tam jeszcze ma... Miałem wyroku sądu, bo wczoraj dostałem wyrok sądu w Pucku, który umorzył śledztwo zgłoszone przez policję za zgromadzenie w Pucku. Nie macie jaj, żeby się przeciw temu przeciwstawić. W związku z czym nie mam zamiaru, i to żeby wszyscy słyszeli, nie mam zamiaru przestrzegać przepisów, na które się powołujecie, bo nie są one zgodne z konstytucją. Artykuł 54.1 Konstytucji daje prawo nawet do zgromadzeń, a nie tylko, bo kolega spaceruje, ja jestem na zgromadzeniu. Jest bezprawny. To, że go wydał minister, nie znaczy, że jest ono zgodnie z prawem. Nie obowiązuje, bo jest niezgodny z konstytucją. Nie ma zgromadzenia. Jest niezgodny z konstytucją. Jeżeli pan uważa... Teraz jest zgromadzenie. Teraz jest zgromadzenie, bo żeście przyjeżdżali dyskusję. Pan uważa, że nie ma zgromadzenia. Zmieniliście się do tego, żeby nas przestraszyć. Akurat trafiliście na takich, którzy się nie boją. Takich, którzy się nie boją was i waszego bezpieczeństwa. Ale po co ty negatki? Chłopie, po co ty negatki? Fajnie, zaprowadź mnie. Ale czemu pan nie powiedział? No po co pan tyle wam nie mówi? Jak ja działam bezprawnie, to dalej się nie powiem. Przecież powołuje się pan na przykład. Ja tylko tłumaczę policji, że powinna się zachować zgodnie. Więc proszę mnie pociągnąć do radiowozu, tak jak w Warszawie. Ale pan chyba tego nie chce, żebyśmy to zrobili. Nie, ja uważam, że powinniście działać zgodnie z prawem, na które się powołujecie. Panowie, bo pan mnie tylko straszy. Pan przyszedł mnie przestraszyć, o to chodzi. My się nie boimy. A my się nie boimy. Ale właśnie to pan robi. Właśnie to pan robi. Nie, nie ukaże, bo nie ma podstaw do tego. Artykuł 15, na który się powołujecie, jest działaniem prewencyjnym. Prewencyjnym, to znaczy, co ja takiego robię jako prywatny? Czym ja jestem niebezpieczny? Pan biedny, bo pan zbiera. Pan zgrzewa się teraz i pan przyjmuje ignorancję, jak jest nocek. I to pan ma znać na pamięć wszystkie artykuły. Policjant nie ma. Za tą kasę, którą wierzy, nie będzie pana puszczał. Które jest nieważne, nie oparte na konstytucji i nie uznaje go jako maszynę. Ale to jest pan.